Paso Croste to miejsce takie znane osobom, które jeżdżą tutaj na nartach w Madonie di Campiglio, bo tutaj można przejechać pomiędzy regionami położonymi po stronie Dolomitów di Brenta i po stronie drugiej zachodniej, czyli na paśmie Adamello. Jeżeli ktoś chce dojechać na przykład do Marilewy, to właśnie tędy musi przejechać przez słynny mostek. A ja przyjechałem dzisiaj tutaj samochodem na parking. Parking kosztuje piątkę za cały dzień od samochodu osobowego. Trzeba tutaj uiścić u pana parkingowego. Przyjechałem dlatego, że mam pewne plany na wieczór, które zaraz zobaczycie we vlogu w kolejnych tam scenach, a które sprawiają, że wrócę dokładnie w to miejsce w nocy. Wrócę dokładnie w to miejsce, no i stąd z buta ciężko by było dojść. Oczywiście dałoby się, ale zajęłoby to pewnie z godzinę. Natomiast samochodem będzie dużo łatwiej. O, jest już mój instruktor. Jeszcze na chwilę się zatrzymałem przy tak zwanym ticket point, czyli miejscu, gdzie można odebrać skipasy, odebrać karnety. Jeżeli kupicie skipasy, i to wam polecam, bo w Madonna di Campiglio są tak zwane dynamiczne ceny skipasów, więc warto kupić wcześniej. I jeżeli kupicie takie skipasy, otrzymacie potwierdzenie z QR-kodem. Tu przychodzicie, podkładacie QR-kod i wasz skipas wylatuje, więc bardzo szybko, bezproblemowo, bez stania w kolejkach, jak widzicie, można wasz skipas odebrać. Można też zrobić, to od razu powiem, można też tak zrobić, że jeżeli macie na przykład jakąś kwaterę czy hotel, to można się dogadać, że oni wam odbiorą karnet i będzie na was czekał już w miejscu zakwaterowania. O, idę dalej do nowej gondoli sprawdzić, jak działa i czy faktycznie nie ma kolejek. Tutaj przy wejściu jeszcze przez bramki zawsze jest osoba z obsługi. Jeżeli by wam się zdarzyło, że nie aktywowaliście, zapomnieliście aktywować wasz skipas, macie z tym problem jakiś, to tutaj zawsze jest osoba z obsługi, która zeskanuje wasz karnet. Wtedy pokażecie wasz certyfikat i ta osoba wam aktywuje ten karnet. Pamiętajcie, że karnet jest aktywny tylko przez jeden dzień i codziennie trzeba go aktywować na nowo. Tak jest w całych Włoszech i wynika to z prawa włoskiego, a dokładnie coś, co u nas się nazywa RODO, czyli osoby z obsługi z różnych miejsc, bo to nie chodzi tylko o wyciągi, ale bary, restauracje, hotele i tak dalej, nie mogą wiedzieć, bo według prawa włoskiego, do kiedy wasz certyfikat jest ważny. Właśnie o to się pytałem tutaj we Włoszech, dlaczego, skoro jest data ważności certyfikatu, to nie można aktywować od razu na przykład na cały tydzień. Nie, niestety prawo jest takie, że im to zabraniają. Wolno tylko przeczytać, czy skipas jest ważny, czy nie. Takie prawo. Aktualnie udaję się w kierunku Folgaridy Marilewy, aby pokazać wam jeden z ośrodków, który wchodzi w skład Campiglio Dolomiti di Brenta. O, dokładnie tak to się nazywa. Wow, tu jeszcze sztruksik jest. Dzisiaj, bo dla mnie to jest kolejny dzień, pokażę wam Folgaridę Marilewę, a jutro wybieram się do Pinzolo. Ale była fajna jazda. Początek trochę płaski, ale tutaj końcówka super, super. Teraz jestem aktualnie, można by powiedzieć, na granicy. Tam jest Madonna di Campiglio, a tutaj krzesło już należące do regionu Folgarida Marilewa. Wyjadę mniej więcej na środek tego regionu. Po jednej stronie będę miał Folgaridę, po drugiej Marilewę. Jeżeli chodzi o Folgaridę, można tam dojechać samochodem. Nie ma z tym żadnego problemu. Jak przejeżdża się przez przełęcz Paso Croste, to właśnie przejeżdża się obok Folgaridy. Krótka przerwa na zrobienie miejsca na płyny, a
Później ruszam na tutejsze stoki. Po jednej stronie Marilewa, po drugiej Folgarida, a tam za mną jest w dole Madonna di Campiglio. Natomiast tam daleko, daleko, nie wiem czy w kamerze będzie to widać, ale tam daleko widać stoki Spinzolo. I teraz wyjechałem już z Dolomitów. Te góry, które tutaj dookoła widzicie, to już pasmo Adamello. Jak widzicie, stoki szaleje wąskie i płaskie. Jest po prostu ogień. Szeroko, równo i ludzi niewiele, niewiele. O, teraz mnie czeka trochę powrót do przeszłości. Przed chwilą jechałem nowym, liczącym sobie chyba tylko 3 wiosny krzesłem, a teraz pojadę krzesłem, które może liczy 30 wiosen. Ometto, krzesło Ometto z numerem 13. Jak widzieliście, sztruksik mi towarzyszy, trasy w Folgaridzie, Marilewie, cudowne. To było takie stare, dwuosobowe krzesło. Dzięki temu tutaj mało ludzi jest, bo im się nie chce po prostu jeździć taką starą dwójką, bo zabiera to dużo czasu. Obok mamy bardzo fajną szósteczkę. I dlatego na tej trasie, jak widzieliście, jeszcze sztruksik był. Można było pójść pełnym piecem, trasa kompletnie pusta. Rewelacja. Polecam, polecam i jeszcze raz polecam. Powiem wam, że sporo się tu zmieniło, bo ja ostatni raz tu byłem. Ho, ho, ho! A tutaj takie zmiany. I pięknie. Jeszcze raz. Jadę teraz już taką troszeczkę szybszą i nowszą kanapą. Dojeżdżam do miejsca najbardziej położonego na zachód, w ośrodku Folgarida Marilewa, bo i Folgaridę i Marilewę zostawiłem po swojej lewej stronie, bo tak naprawdę patrząc na mapę, to Marilewa jest prawie w środku ośrodka narciarskiego, Folgarida jest po lewej stronie, patrząc na mapę ośrodka narciarskiego. Także teraz jestem najbardziej na zachód i będę spokojnie wracał, aż dojadę przez Marilewę do Folgaridy i z powrotem wracam w kierunku Madonny. Przed chwilą jeszcze dowiedziałem się tutaj od obsługi wyciągów, ile lat ma to krzesło, którym przed chwilą jechałem, ta dwójeczka. No, troszeczkę je odmłodziłem, to krzesło. Nawet bardzo odmłodziłem, bo powiedziałem, że ma około 30 lat, że tak myślę. Nie, nie. 50. Ale jest i tak młodszy ode mnie. O kurde. No cóż. Także jestem już najbardziej na zachód w położonym miejscu. I teraz będę przemierzał cały ośrodek Folgarida Marilewa, a tak naprawdę od strony Marilewy będę jechał do Folgaridy i potem spokojnie będę wracał z powrotem. Ciekawe, czy kogoś dzisiaj spotkam, bo dostałem od was dużo wiadomości, że jesteście właśnie tutaj w Folgaridzie Marilewie, że jesteście w Pizzolo, że jesteście w Madonnie. Zresztą wczoraj w Madonnie spotkałem dużą grupę, która korzysta z tego, nazwijmy to, mojego patentu z haftkami przy zakładaniu masek. Jest to wygodna rzecz i bardzo, bardzo trwała. Ponownie wróciłem w miejsce, gdzie przed chwilą jechałem i do was rozmawiałem. Za chwilę pewnie skorzystam z tej pięknej szóstki, aby wyjechać do góry i dalej przewijać się w kierunku Marilewy i Folgaridy. Takie trasy, jak tą czerwoną, którą teraz jechałem, uwielbiam. Trasy, które wiją się, to już zresztą wam mówiłem przy okazji mojej wizyty w Bakejrze, że oczywiście te stoki za mną są fantastyczne, szerokie, równe i tak dalej, ale jak się coś dzieje na stoku, to jest trochę zabawy.
Ponownie jestem w najwyższym miejscu, tutaj ośrodka Folgarida Marilewa. Stąd przyjechałem z Madonny i można by było zaryzykować stwierdzenie, co jest najpiękniejsze w ośrodku Folgarida Marilewa. Widok na Madonnę di Campiglio. Bo jednak widok na Dolomity jest powalający. Co prawda z drugiej strony mamy bardzo wysokie pasmo Adamello. Tam są górki też powyżej 3000 metrów. Ale jednak Dolomity to są Dolomity. Zgadzacie się ze mną? Przede mną dokładnie Val di Sole, Dolina Słońca. Słynna zresztą w Polsce. Bardzo wielu polskich narciarzy tutaj przyjeżdża. No powiem wam, że jestem pod wrażeniem szerokości tutajszych stoków. Ja byłem tutaj wiele lat temu i dzisiaj tak naprawdę odkrywam ponownie Folgaridę Marilewę i niektóre stoki powalają szerokością. Proszę bardzo, do wyboru, do koloru. Czarna, czerwona, tam wcześniej była niebieska, aby dostać się tam na dół. Tras, kolko godno, dowolne warianty. Jak ktoś potrafi, jak ktoś lubi, proszę bardzo. Tutaj cały czas słoneczko nam towarzyszy. Trasy tutejsze w Folgaridzie Marilewie myślę, że będą fajne gdzieś tam w marcu, kiedy słońce nie opiera się tak bardzo, bo jak widzicie, większość tych tras ma taką ekspozycję, powiedzmy sobie, północno czy północno-wschodnią, północno-zachodnią, więc warunki narciarskie tu na pewno są dużo lepsze niż na przykład po stronie Madonny di Campiglio, kiedy to słońce się bardzo mocno opiera, szczególnie na tej prawej stronie, patrząc na mapę. Cudowne są tutaj te trasy, naprawdę genialne. O, tutaj jakaś stara stara dwójeczka, pewnie liczy też jakieś 50 lat, ale obok czwórka szybka z osłoną, więc będzie można szybko się dostać na górę. Jestem na trasie, która wiedzie do Folgaridy. Długi zjazd. Jak widzicie, dzieje się. No fantastycznie. Można pójść pełnym piecem, można poćwiczyć skręty, można posprawdzać, jak się czujemy na krawędziach. O, ogień, ogień i jeszcze raz ogień. Serdecznie wam polecam. Zaraz sprawdzę. A, tu jest wariant niebieski, a tu jest wariant czerwony trasy numer 3, o ile dobrze widzę. Nie, 2. Trasa numer 2. Witamy w Folgaridzie, czyli jestem już najbardziej na wschód, jeżeli chodzi o ośrodek narciarski, patrząc na mapę, najbardziej po lewej stronie. Teraz gondolką taką starszą wyciągnę się na górę. Miało dzisiaj nie być odpinania nart, no ale chciałem tutaj dojechać, więc nie ma innej możliwości. Gondolką wyciągnę się na górę, potem jeszcze krzesłem i powoli... Aha, jeszcze będzie przerwa na kawusie, który ja nie piję oczywiście, ale ja sobie wypiję jakieś herbatkę być może, a następnie powrót do Madonny, ponieważ na popołudnie mam zaplanowane dosyć ciekawe rzeczy, a przede wszystkim będzie live dla was. A jak już jestem przy live'ie, to taka informacja, jeżeli będziecie szukać informacji o obostrzeniach, o sytuacji na granicach i tak dalej, to w tym live'ie najwięcej powiem. Nie chcę tutaj we vlogu mówić, bo vlog zostanie na dłużej, a live jest aktualny z informacjami, które są na dzisiaj. O, jak widzicie, wsiadam do gondoli, więc musiałem założyć na maskę, ale chciałbym wam coś pokazać. Tutaj jest taka torba, w której
znajdują się maseczki. Jeżeli byście zapomnieli albo wasza maska już by wymagała wymiany, to można taką maseczkę FFP2 tutaj sobie zabrać. Także jest taka możliwość za darmo, bez płacenia nawet 1 euro. Uciekam już do gondoli. Zobaczcie, jaka jest różnica prędkości między krzesłami. Teraz to widać, jak jeździ krzesło nowoczesne, jak szybko jeździ i jak jeździ krzesło, które ma prawie 50 lat. Krótka przerwa na typowe włoskie drinki. A co tam, niech mi będzie. Oczywiście nie namawiam do picia alkoholu na stokach. To będzie tylko i wyłącznie w kwestiach pokazowych, aby pokazać i omówić, jakie drinki pije się na stoku we Włoszech. Na pewno wiecie, o jakie chodzi, ale zaraz nabędę drogą zakupu i wam pokażę. Pamiętajcie, że od tego roku we Włoszech weszło prawo, że tak naprawdę oficjalnie nie wolno jeździć po spożyciu alkoholu na nartach, ale podobno jest taki kasus, gdzieś dopuszczony przez sąd, że dopuszczona jest poziom alkoholu we krwi na poziomie takim samym jak dla kierowców, czyli 0,5. Zobaczcie, jak wygląda w środku ten bar. Można posiedzieć, fantastyczne widoki dookoła. Muzyka dla jednych dobra, dla innych nie, ale do zabawy jak najbardziej. I na górze od groma koszulek hokejowych. Myślę, że tu mój kolega Janek Bosnowicz ze Słowacji zaraz by poopowiadał, co jest co. Tutaj jest węgierska, rosyjska jakaś. Ciekawe, czy są jakieś słowackie koszulki. O, jest też polska koszulka. Może nie do końca wzięta z klubu jakiegoś hokejowego, ale jest tutaj, są tutaj polskie akcenty. I tutaj odbywają się duże imprezy właśnie pod kątem polskiego turysty. Nabyłem już 2 napoje, takie typowo włoskie, kojarzące się nieodzownie oczywiście z nartami. Pierwszy to oczywiście co? Bombardino, które jedynie smakuje na stoku. Czy też tak mieliście, że kupując potem gdzieś Bombardino w sklepie, przywożąc je do Polski, piliście, ale to już nie było to? Bo to musi być atmosfera, to musi być muzyka, to musi być taki widok, to musi być słońce włoskie. Także Bombardino jako pierwszy napój. A drugi, który przyjął się bardzo i można już nabyć w Polsce, to oczywiście Veneziano, czyli Aperol Spritz. To też napój, który bardzo się przyjął na stokach narciarskich i można już go bez problemu też kupić w polskich ośrodkach narciarskich. Pamiętajcie, zawsze pijemy po nartach, a nie w trakcie nart. A propos ubezpieczeń, jeżeli byście jechali, to pod spodem, pod tym filmem w opisie jest link do ubezpieczeń, tam możecie wykupić i można też wykupić, podpowiem wam, opcję alkoholową. Miłej zabawy i bezpiecznej zabawy na stokach. I pozdrawiam tam ekipę z Torunia. Oni teraz nie patrzą, o, zauważyli. Także będą na filmie. A z drugiej strony kolejna. Skąd jesteście? Też Torunia. Widzicie? YouTube kojarzy ludzi z tej samej miejscowości. Musieli się przyjechać do Włoch, do Folgaridy Marilewy, żeby się spotkać. Bardzo dziękuję ekipie z Torunia za miłe spotkanie. Serdecznie was pozdrawiam i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy na nartach. A to miejsce serdecznie wam polecam. Jeżeli przyjedziecie tu, jest dużo akcentów polskich i to takich ciekawych, które nie chciałem z różnych względów pokazywać na filmie, ale jak przyjedziecie, wejdziecie do środka, to będziecie na pewno wiedzieć, o co chodzi. Wspaniały widok, wspaniałe miejsce z muzyką różną. Przed chwilą żegnały mnie rytmy AC/DC, natomiast wcześniej była totalna rumbanka.
więc różna tu jest muzyka, ale także zapodają tutaj polską muzykę. Mam nadzieję, że tą lepszą, a nie to, co było, a zresztą nieważne. Ja udaję się powoli w stronę Madonny di Campiglio, ponieważ o pierwszej muszę być na lunchu tam. Z drugiej strony, tam mam zaplanowany lunch, tam się spotkamy też na live'ie, który dla Was przygotowałem i jeszcze raz powtarzam, jeżeli będziecie oglądać ten film, a chcielibyście uzyskać więcej informacji na temat zasad wjazdu do Włoch, sytuacji tutaj panującej, restrykcji, jakie są tutaj obowiązują, to zapraszam na tego live'a, nie chcę tutaj zanudzać na tym vlogu. Śmieję się, ponieważ przed chwilą mijało mnie taka para Polaków i powiedziała: o, dzisiaj kiepskie warunki, bo jest dużo więcej mult. Zobaczcie, tu jest istny stół. Do czego to doszło? No i po wizycie w Folgaridzie i Marilewie wracamy już do Madonny di Campiglio. To już krzesło należące do kolei w Madonnie di Campiglio. Przed chwilą jak jechałem, to widzieliście ściankę taką, którą zjeżdżałem. Na filmie ona wygląda kompletnie płasko. Przepraszam, bo kije weszły mi w kadr. Ale wsiadam na krzesło. Z tyłu jest fantastyczne miejsce na to, żeby zrobić sobie przerwę. Taki, jak to się mówi, stop over. A tak serio, to bardzo fajne miejsce, tak zwana malga, czyli miejsce, w którym kiedyś trzymało się zwierzęta, a następnie wypuszczało je na tutejsze hale, żeby spożywały pyszną trawę. Tu jeszcze trochę śniegu jest z opadów, które były kilka dni temu. No, trafiłem na pogodę po prostu wymarzoną, idealną. Dopadało śniegu. Cały czas jest lekki mróz, co prawda ma się ocieplać, ale pogoda się raczej nie zmieni. Prognoza jest taka, że przez następny tydzień ma być żyleta, tak jak dzisiaj. Natomiast ma być codziennie ciepło. Może to i trochę dobrze, bo powiem Wam, że takie minus 12 stopni u góry jest mało przyjemne i komfortowe, aczkolwiek da się wytrzymać. A rano jak wyjeżdżałem z Madonny, to było minus 6, natomiast u góry było, sprawdzałem, znowu minus 12. Natomiast z każdym kolejnym dniem ma być cieplej. A jak będę wyjeżdżał w sobotę, dla mnie to będzie sobota, to ma być już w ciągu dnia na plusie, plus 4, plus 6 stopni, nawet tutaj w górach. Na dole będzie kilkanaście stopni, być może będzie można chodzić nawet w krótkim rękawku, bo słońce ma mocno świecić. No prawdziwe tłumy na stokach, prawdziwe tłumy. Zostawiam już Folgaridę Marilewę za sobą, to tamte górki, a teraz udaję się na dół, na Paso Grosse, gdzie czeka mój samochód, tam zostawię narty i jadę do góry, bo tam czekają mnie niespodzianki. Dzisiaj są strasznie trudne warunki pracy, bo mi wszystko paruje. A dlatego, że nadaję do Was z sauny, wnętrza sauny, położonej na wysokości 2,5 tysiąca metrów. Nie wiem, czy tak się to uda pokazać, ale tam zachodzi słońce nad Dolomitami, a z tamtej strony to światełko, które tu widzicie, to ratra, który przygotowuje tutejsze trasy. Jestem w schronisku Stopalin, w którym jadłem przepyszny lunch. Jeszcze sobie wezmę ręcznik. żebyście coś widzieli, bo cały czas mi tutaj paruje obiektyw. I możecie taką atrakcję sobie sami zamówić. Kosztuje to bodajże 100 euro dla czterech osób i wtedy na godzinę możecie sobie wynająć
tego typu saunę w takich okolicznościach przyrody. I tam jest jeszcze na zewnątrz jacuzzi, także można po wejściu do sauny, jak się tak porządnie nagrzejecie, wpaść tam do jacuzzi i troszeczkę się wymoczyć. Co o tym myślicie? Fajna rzecz, co?